Jawor chlebem pachnący, kusząco pachnącym musicie tutaj przybyć, bo tego przez ani radio, ani przez kamerę nawet nie da się przekazać. Ze mną Emilian Bera, burmistrz miasta Jawora. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Witamy bardzo serdecznie z Jawora, polskiej stolicy chleba, uśmiechu, zapachu, radosnych ludzi. Niewtajemniczonym muszę powiedzieć, że przepraszam za to sformułowanie. Zagoniliśmy burmistrza do pracy, ponieważ na naszej antenie, antenie Radia Plus, przyznał, że nigdy chleba nie robił. Ciasto i owszem zdarzało się, chleba natomiast nie. Więc pan burmistrz chwycił za wielki wałek i wałkuje to ciasto na ten chleb. Ciężka to praca? Oczywiście, że ciężka praca, bo chleb naprawdę wymaga wielkiej troski, takiego zaangażowania, bo przecież z jednej strony składniki, ale co jest ważne, kto go robi? Więc tutaj mamy piekarzy, proszę zobaczyć, uśmiechnięci, pełni takiego doświadczenia, zupełnie inaczej, sprawnie im to wychodzi, ale to jest taka wielka radość i faktycznie chcemy też i pokazywać mieszkańcom, jak ten chleb powstaje. Tutaj jest wypiekany z różnych gatunków mąki, smaków, aromatów, więc to wszystko można tutaj zobaczyć u nas. No właśnie, pod czujnym okiem Sebastiana Krzyśka, czyli mistrza piekarnictwa, burmistrz Jawora Emilian Bera, ten chleb wyrabia. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. No to proszę podpowiedzieć tu burmistrzowi, czy dobrze działa. Chciałbym doradzić, żeby pan burmistrz może sobie trochę pokulał chlebki, czyli chwycił dwoma rękami, zobaczymy jak to idzie, żeby nie tylko wałkowanie. Pokulał, czyli potoczył taką... Tak, zawerkować. Oj, trudne sformułowanie. Tak, ale proszę zobaczyć, że w życiu trzeba... Ale całkiem sprawnie to idzie? Całkiem sprawnie, bo chleb burmistrza nie jest łatwy, więc trzeba być przygotowanym na wszystko. No to ja panie burmistrzu jeszcze utrudnię, bo trzeba jeszcze przy okazji powiedzieć, dlaczego warto do Jawora przyjechać. Ja to już wiem, bo ja tu jestem, ale ci wszyscy, którzy nie wiedzą, zachęćmy ich, powiedzmy im prawdę, że trzeba tu być. Po pierwsze dlatego, że można skosztować wielu gatunków bardzo fajnego chleba, dodatkowo pierniki. Cukiernicy na tamtych stanowiskach przygotowują różne figurki, bardzo smaczne, aromatyczne. Dodatkowo też koncerty, wczoraj Natalia Nykiel, dzisiaj Grzegorz Chyży. To jest taka gwarancja dobrej, świetnej atmosfery, trzydniowej w naszym mieście. To widać po naszych gościach, nie tylko z Jawora, z okolic, ale i z całego kraju, że są ciekawi tych wszystkich tradycji. Widać tutaj z boku, jak dzieci właśnie przygotowują też różne atrakcje, takie słodkości, więc to święto ma pachnieć, ma też zachęcać do tego, aby skosztować, spróbować, żeby też promować dobry, zdrowy polski chleb, bo mamy czym się szczycić. I te tradycje, które są związane, bo na przykład w piernikowie można dowiedzieć się dużo o historii piernika, zobaczyć jak on powstaje, skorzystać z form piernikarskich. Nawet dyrektor muzeum przygotował lody o smaku piernika, więc tak naprawdę wszystko jest na wyciągnięcie ręki tutaj w Jaworze. Dlatego serdecznie zapraszamy, nie tylko teraz, ale i przez cały rok. Skoro o pierniku mowa, to trzeba powiedzieć, że dzisiejszy dzień chyba przejdzie do historii Jawora po raz kolejny, a przynajmniej mamy taką nadzieję, bo po raz kolejny Jawor spróbuje pobić rekord na najdłuższy piernik. No tak, dzięki wspaniałym cukiernikom z Tarnowa, z Rzeszowa, z Krakowa, oczywiście Stanisław Furtak z całą firmą Martex gwarantuje nam, że będzie wyjątkowy ten piernik. Rekord się zbliża do nas wielkimi krokami i bardzo dobrze. Myślę, że w tym roku mamy wielkie szanse, aby tak się właśnie stało. Jest dobra atmosfera, pogoda taka w sam raz, dlatego że ani drzemy, ani ciasto nie będzie nam się rozchodziło. Wyjątkowo z takim namaszczeniem będziemy mogli posypywać orzeszkami i tym wszystkim, co doda mu takiego waloru. To musi być więcej niż 46 metrów 10 centymetrów, ale jestem przekonany, że nasi cukiernicy poradzą sobie z tym zadaniem. Dodatkowo o 18 będzie jak na dobrym meczu piłki nożnej, bo i mieszkańcy dopingują nas, a przecież każdy kawałek później powędruje do nich. Oni powiedzą jedno, rekord rekordem, ale czy jest rekordowy smak? No i często słyszymy, ja pierniczę, pysznie tutaj jest w Jaworze, więc serdecznie zapraszamy. Także nie ma co pierniczyć, bo pierniki trzeba próbować, a można je skosztować w Jaworze, nie tylko pierniki, bo pyszności mogę powiedzieć, że nawet spoza Polski, bo są i wystawcy z Litwy, Łotwy, z Czech, także zapraszamy do Jawora, najpyszniejszego miejsca, a śmiem powiedzieć, w kraju. Dziękujemy bardzo.